Ostatnio wystartowała edycja mojego ulubionego trybu, Skygena. Postanowiłem, że bez wydawania jakichkolwiek pieniędzy zdominuję ten serwer. Dodatkowo, każda łapka w górę pod tym filmem to jest minuta dłużej grania na następnym filmie. Mam nadzieję, że uda wam się pobić rekord. Co 100 lajków losuje najlepszą rangę na serwerze, więc w komentarzu zostawcie nick z Minecrafta, subskrybujcie kanał i oglądajcie. Zobaczcie, jak udało mi się zdominować ten tryb. Zaczynamy, widzowie, potężną przygodę. Skygen wystartował właśnie dzisiaj o 18, więc wbijamy, zobaczmy, jak tutaj sytuacja wygląda. No musimy zdominować ten serwer, to jest chyba oczywiste. Na sam początek wydaje mi się, że odbieramy sobie codzienną nagrodę, z której dostajemy, widzowie, pospolity klucz. Dodatkowo u villagera darmowy klucz macie tutaj do odebrania sobie oczywiście nagrodę za Discorda, którą też od razu sobie odbierzemy. Więc idę na CH1 i na CH1 to trzeba odebrać. No i idealnie, mamy już dwa kluczyki, więc widzowie, od tego tak naprawdę zależy, jak nam pójdzie dalej, bo z tych skrzynek może wypaść coś fajnego, a zarazem może wypaść coś giga średniego. Więc no co, zaczniemy sobie od pospolitej, która jest tą słabszą skrzynką, ale najbardziej bym chciał monety, które chyba mi nie wypadną. Wydropiły mi spodnie, ale spodnie też nie są złe w sumie na sam początek, bo są to spodnie krowy, widzowie, w ogóle mam... Ej, nie, serio? Spodnie krowy? Ej, dobra, jednak to jest o wiele... Dobra, to jest najlepszy... Nie, to jest idealny drop, tak szczerze, bo bardzo ze speedrunujemy teraz, widzowie, rozgrywkę. Skrzynka rzadka, czyli ta droższa, i z niej wypada nam, widzowie, 16 złotych monet, które są też giga spoko, bo za złote monety, widzowie, możemy sobie zrobić jedną rzecz, a mianowicie u handlarza, widzowie, kupujemy utwardzoną ziemię, od razu 16 sztuk sobie biorę. I co, lecimy do pierwszego generatora, który jest w tym miejscu. Możemy sobie tutaj pozbierać po prostu jak najwięcej dirta, żeby u villagerów w tym miejscu sobie poprzerabiać seta i miecz. No i wiem, że będę potrzebował tego bardzo, ależ to bardzo dużo. Aktualnie genboosta nie ma na serwerze. Dodatkowo też nie mam żadnej rangi. A ranga by mogła się przydać, bo ranga ma zwiększony drop z generatorów. Ale dobra, ja po prostu teraz sobie postoję troszeczkę i no przerobimy to jak najszybciej, mam nadzieję. Chwilę sobie poławczyłem właśnie i pozbierałem jak najwięcej tych surowców, żeby zrobić po prostu od razu sobie najlepszego seta, wydaje mi się, w sensie najlepszego seta poziomu pierwszego. I zastanawiam się nad inną rzeczą, mianowicie, widzowie, w tamtym miejscu jest coś ukrytego. Mianowicie, jak sobie tak przejdziecie sobie o tutaj pięknie za mapę i będziecie szli tędy, 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 tędy i tędy, o, widzicie, jest tutaj fajny taki spadek na spawn i mało ludzi o tym wie, a mianowicie, schodząc tutaj, macie ukrytego villagera i tutaj znajduje się amulet pierwszego poziomu. Za 32 utwardzone ziemie macie amulet pierwszego poziomu, który daje dwa dodatkowe serca. No i kurczę, z jednej strony bym go chciał, ale nie wiem, czy opłaca mi się to teraz robić, w momencie, kiedy tak naprawdę nie mam niczego. Czy nie lepiej sobie zrobić seta? I chyba jednak tego seta. Po prostu chciałem wam też może ten amulet pokazać, bo mało ludzi o nim wie, a jest to dość przydatny item. Więc co, ulepszamy sobie mieczyk na od razu najlepszy poziom. Mam przynajmniej taką nadzieję, że się nam uda to zrobić. Nie, no uda nam się na luzie. Jest pięknie tutaj mieczyk parobka z sharpnessem piątką i seta będziemy mieli też łatwiej zrobić, bo nie potrzebujemy spodni do ulepszania, bo mamy te spodnie krowy. Kurczę, naprawdę, to jest tak dobry drop, że nam to wypadło, jestem z tego bardzo, ależ to bardzo zadowolony. Tylko obawiam się już pierwszej rzeczy, mianowicie, żeby ulepszyć sobie kolejnego seta, tam będzie potężna walka. No jak widzicie, bardzo dużo ludzi gra i bardzo dużo ludzi się bije i boję się, że nie będę mógł sobie w spokoju farmić itemków. Nie, i zrobiłem, kurde, spodnie, których nie potrzebuję, bo spodnie mam. Ale dobra, robimy już te buty, no i tak naprawdę wszystko. Musimy sobie rozmienić naszą utwardzoną ziemię na zwykłego dirta. Wydaje mi się, że dwa staki nam wystarczy. 25 utwardzonej ziemi będziemy mieli na kolejne przerabianie. Skygen to jest właśnie ten tryb taki, wiecie, chillowy, gdzie sobie zbieracie te itemki, przerabiacie sobie wszystko. No mi się to ogólnie podoba, no to trzeba lubić, nie? No mi się to podoba, lubię takie tryby i cieszę się właśnie, że mogę sobie teraz poprzerabiać wszystko ładnie i kurczę, żebym miał tylko na całego seta. I chyba idealnie, idealnie nam właśnie zostanie i będziemy mieli całego seta, widzowie, właśnie na poziomie pierwszym już na prot czwórkę, oprócz tych spodni. No i widzowie, możemy już tutaj zaczynać. Fajne jest to, że kurde, rankingu nie wbija się poprzez ranking punkty, tylko przez kille. No i zginąłem od razu. Top 1 rankingu ile ma fragów? 316 killi, czajcie to, w godzinę 316 fragów chłop już ma. Niesamowity wynik, tak szczerze. No ale to jest właśnie fajne na tym trybie, że jak zginiecie, to tutaj itemków się nie traci ani nic, więc po prostu, no, klepiecie się, nie? No i znowu zginąłem. Kurde, no nie będę nic w stanie zdobyć. Dobra, nie, jednak jest pierwszy frag. Tutaj nam się uda zrobić od razu drugiego. No i mamy dwa fragi. Tu chłop ma głowę krowy, nie, no i zabił mnie na dosłownie na 3 hity. Nie, dobra, to będzie giga ciężkie, tak szczerze, zbierać te itemki. Muszę sobie znaleźć spokojny generator, na którym nie ma dużej ilości graczy. Patrząc na to, że dopiero co tryb wystartował, to wydaje mi się, widzowie, że no ciężko będzie
tutaj sobie uzbierać cokolwiek, tylko będę po prostu od razu ginął. No ale tak naprawdę wszyscy grają w ten sam sposób, nie? Że wszyscy się tutaj biją, tutaj ziomol ma złotego seta, więc no jak widzicie, coś tam sobie uzbierał. A może bym sobie zmienił CH? Na którym gra najmniej ludzi? Na każdym CH mniej więcej jest tyle samo osób, kurczę. No jak widzicie, te generatory są tutaj już zabrane przez jakiś klan, klan dupę, nie? Tam sobie ziomki krają, no można, no wiadomo, z kolegami, z klanem zawsze jest łatwiej w takich serwerach. Tutaj ziomol ma w ogóle jakiś kask, kurde, kopacza, niesamowite. Tu typek z elitrą sobie biega już. Za oknem już ciemno, a ja tutaj ponad godzinkę, widzowie, spędziłem na serwerze tylko po to, żeby zdobyć miecz. Pomyślałem sobie, że na tych początkujących wyspach jest po prostu zbyt dużo ludzi i nie da rady po prostu uzbierać na całego seta, bo od razu jestem bity tutaj ze wszystkich stron i uzbierałem sobie 20 staków tego gravlu, żeby sobie wszystko ładnie przerobić tylko i wyłącznie na to, żeby mieć miecz, ok? No i potem z tym mieczem lecimy dalej, bo na tych dalszych wyspach są pustki, rozumiecie to? Są pustki takie po prostu, że no, łatwo jest wszystko przerobić, więc robimy sobie jak najwięcej tego utwardzonego żwiru. Wydaje mi się, że potrzebuję równo 20 tego. Tak jakoś to próbowałem wyliczyć i mam nadzieję, że wyliczyłem to bardzo dobrze. Oczywiście, że tak. I mamy miecz chłopa na sharpness 5 i ten gravel jest nam już teoretycznie niepotrzebny, praktycznie potrzebny, no bo musimy sobie ulepszyć tutaj, widzowie, seta na tego złotego, ale to już mało nam zostało. Tutaj, jak widzicie, cały czas jest klepa na serwerze. To jest właśnie fajne na tym Skygenie, że giniesz i lecisz dalej. Cały czas jakby gracie i nie tracicie itemków, jak coś tutaj wam nie wyjdzie. Ale dobra, ja już wbiłem ten miecz i powiem wam, widzowie, że ja stąd idę. Idę stąd jak najdalej tylko i wyłącznie po to, bo na tej wyspie są już tutaj osoby, które raczej mnie bić nie mogą, bo jak macie mniej niż 2 godziny na serwerze, no to nie możecie się bić z lepszymi osobami, tak samo lepsze osoby was nie mogą bić. I tutaj trzeba uzbierać już utwardzony piasek i tego piasku trzeba, wydaje mi się, bardzo, ależ to bardzo dużo na ten nowy miecz. I to jest mój cel aktualny, na pewno wbiję jak najlepszy miecz w dzisiejszym filmie. No i udało nam się wbić na miecz szlachcica poziom pierwszy. No jak widzicie, no jeszcze tego troszeczkę trzeba, nawet nie troszeczkę, mianowicie bardzo dużo. No z 25 utwardzonego piasku trzeba na to, żeby sam miecz wbić, a potem jest kolejna wyspa, no i to jest właśnie ta różnica, że tutaj już są pustki, tutaj już można sobie na spokojnie wszystko farmić, a tam na te pierwsze generatory, no to tragedia, naprawdę, ciągle trzeba walczyć. Ja i tak mam troszeczkę łatwiej, bo gram teraz o 22, gdzie tych ludzi jest o połowę mniej, ale jak było, nie wiem, 19 czy coś, no to no było ciężko, po prostu, było ciężko. Kolejne miecze to są miecze króla i okej, okay, i tutaj jest spoko, tutaj widzicie, no nikogo nie ma, generatory wolne. Ja idę sobie tam na ten piasek, bo tam są dwa generatory piasku i sobie uzbieram, mam nadzieję, że po prostu bardzo, ależ to bardzo szybko na ten mieczek, więc idę w sumie na spawna od razu i tam biegnę. Powiem wam, widzowie, że teraz naprawdę było bardzo łatwo, bo dosłownie 10 minut chyba i uzbierałem wszystko, więc lecę na tamtą wyspę, oczywiście ulepszamy ten miecz na maksa. No i potem lecimy z kolejnym poziomem i potem się chyba zaczynają już takie customowe itemy, że wiecie, jakąś właśnie te krowy czy coś i to może być dopiero ciekawsze, ale dobra, nie ma co. Lecimy z ulepszaniem po prostu sharpness 4, tutaj ostatnie piaski, mamy jakieś tam dodatkowe sharpness 5, idealnie, idealnie, naprawdę. Teraz wydaje mi się, że nawet byśmy ostro tutaj przeciwników bili, tylko jeszcze mam dalej mniej niż 2 godziny, więc nie mogę się prawie z nikim tutaj bić, tylko z tymi początkującymi graczami, a jak już mam dobrego mieczyka, to nie chcę się bić z takimi właśnie początkującymi. Więc mamy miecz króla, widzowie, za jedyne 64 deski, więc mało. No i co? No i potem co mamy? Mamy miecz króla, potem zwykły, okej. Okay. I teraz będziemy szli na jeszcze kolejną wyspę i tam, co tam będzie? Tutaj mamy, nie wiem, jakąś miecz, tylko nie wiem, gdzie jest NPC o tej miecz. Dobra, on jest po drugiej stronie. Nie, dobra, to jest najgorzej, nie? To jest właśnie ten minus, nie? Że macie... To jest właśnie ten minus, że macie dwie wyspy z tego samego surowca, tylko po jednej stronie jest jakby villager do ulepszania. Ale trudno, jeszcze jak nie mam elitry, no to to jest problem, ale no zaraz ta elitra będzie tak naprawdę. Chociaż nie, tamta wyspa jest inna, to jest wyspa, widzowie, kolejna. I to jest wyspa cobblestone'owa, tu są trzy generatory obok siebie i tutaj jest, co jest potem? Miecz bogacza, diamentowy, okej, okay, no dobra, czyli ta wyspa, czyli ten miecz, tamten i tutaj będzie już ten customowy normalny, czy jeszcze dalej będą jakieś inne miecze? Tutaj jest ta miedź i tutaj nie, tu są boga miedziowe, czyli nederytowe i tutaj będzie już, co tutaj jest? Naprawdę, to jest tyle tych wysp, te wyspy są takie duże, tu jest są ten, phantom i to jest do elitry, to jest, widzowie, do elitry, ta wyspa jest do elitry i tam się to można przerobić jak najbardziej, po tamtej stronie, no wszystko. Kurde, albo tu, albo tam, no nie, no tak, to się bawić nie chcę. Dobra, i tu jest krówka i wydaje mi się, że widzowie, to jest ten, tak, spodnie krowy. To są te spodnie, które mi wypadły na samym początku. I zobaczcie, ile leveli trzeba iść w ogóle dalej, żeby tutaj mieć już te customowe itemy. Ja pierdziele, tu jest roboty przede mną, to jest niesamowite. Oj, 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 nie wiem jak się za to zabrać tak szczerze. Może jeszcze sobie bardziej poczekam, jak będzie
noc, jak będzie mało, bardzo mało graczy, to wtedy sobie wszystko ulepszę, całego seta, a na razie po prostu będę leciał z tym mieczem. Chociaż z drugiej strony mógłbym lecieć po prostu z fragami, żeby lecieć do topki, bo aktualnie mam 51 kili i widzowie, jestem 72 w topce, więc no jak widzicie, no nie jest ciężko tutaj jakoś wyfarmić sobie kile. No już powiem wam widzowie, że ten mieczik coś mało bije, tak szczerze. Dobra, idę zbierać to drewno, nieważne. Dobra, kolejny dzień, jak widzicie, trochę pograłem już ponad 3 godziny na serwerze. Odebrałem sobie kolejną codzienną nagrodę, już mam na poziomie drugim i widzowie, jest skrzynek, klucz do skrzynki pospolitej, więc sobie to otworzymy oczywiście. No i zobaczmy, no liczę na to, że jednak to będzie część jakiegoś seta, ale już widzę, że to nie będzie część seta i tylko 8 złotych monet. I niestety, powiem wam widzowie, że chyba jest to jeden z gorszych dropów, no bo dokładnie co za 8 możemy sobie kupić, no kurde. Nie wiem, 2 razy utwardzone drewno mogę sobie kupić, no i sobie to szczerze wezmę. Dodatkowo był gębus na serwerze razy 32 i widzowie, udało mi się uzbierać utwardzoną ziemię, więc lecimy sobie od razu tutaj po amulet, żebyśmy wbili sobie amulet poziomu pierwszego, co będzie według mnie bardzo, ależ to bardzo spoko. Oczywiście tutaj do villagera mamy amulet, mamy 2 dodatkowe życia tutaj, więc oczywiście do drugiej łapki. Serca już nam tutaj ładnie dodało, więc jest bardzo fajnie. I teraz co? Mam 40 utwardzonego piasku, widzowie, więc lecimy jak najszybciej sobie przerobić seta. Dodatkowo uzbierałem też na streamie 20 utwardzonej membrany, która jest potrzebna do kupienia elitry. No i elitrę też sobie kupimy za chwilę. Kupimy sobie dosłownie chyba wszystko, co będzie mi potrzebne po prostu do tryhardowania dalej i naprawdę będziemy już potężnymi graczami. Patrząc na to, że ludzie tutaj nocki robili normalnie z gębustami i jest ciężko, ale nie odstajemy jakoś bardzo poziomem od innych, więc ja sobie tutaj szybko przerabiam widzowie tego seta na poziom szlachcica z protem jedynką. Mam nadzieję, że wszystko mi tutaj wystarczy, szczerze, zbyt dużo tego piasku nie mam, ale chyba kurde mi jednak nie wystarczy. Zabrakło mi dosłownie 2 utwardzonego piasku, żeby wbić sobie na całego seta, ale dobra, uzbieram to i jednak to zrobimy. No nie, no muszę, no 2 tylko to jest bardzo mało, więc to jest dosłownie tam minutka roboty. Dobra, uzbierałem sobie, wydaje mi się, że wszystko, zdejmujemy sobie seta, utwardzony piasek, mamy 15, no i możemy chyba sobie to już zrobić. Tak, poziom 5, pięknie, pyk, pyk, mamy całego seta pro 4, zarąbiście. Lecimy od razu na kolejną wyspę, już tutaj tą z drewna, już tutaj tą z drewnianym setem i będziemy mogli sobie chyba jakoś tam miecz ulepszyć w jakimś tam stopniu. Mamy żelazny, możemy sobie zrobić sharpness 2, nawet sharpness 3, sharpness 4, prawie sharpness 5 i mielibyśmy najlepsze, ale nie, no tutaj troszeczkę jeszcze zbierania pozostało. Pójdziemy sobie na wyspę widzowie kolejną, mianowicie tą tutaj, nie tą, tylko tam jest wyspa z fantomem i tam możemy sobie widzowie odblokować elitrę, którą oczywiście kupimy. I od razu pójdziemy zobaczyć amulet poziomu drugiego, co tam będzie trzeba, ale kupujemy sobie za 20 tej przerobionej membrany, kupujemy sobie elkę, no i pół staka fajerwerek, więc od razu sobie ją zakładam, no i kurczę, no można już latać i to mi się podoba, widzowie, no z elitrą o wiele przyjemniej się gra, a tutaj, widzowie, w tym miejscu idealnie nawet udało mi się wskoczyć, mamy królika i tutaj można sobie wbić amulet poziomu drugiego i trzeba mieć 32 utwardzonego żwiru i 32 utwardzonego piasku, plus amulet pierwszego poziomu i mamy z szybkością ruchu, więc ej, w sumie to jest giga spoko, no coś takiego byłoby bardzo, ależ to bardzo fajne. Ale to już zrobimy w kolejnym odcinku, widzowie, przypominam, każda łapka w górę to jest minuta dłużej na następny odcinek, więc pobijcie rekord, do następnego, elo!